Bardzo mi miło powitać Państwa tutaj u nas w naszej Szkole Żablińskiej i mam nadzieję, że zobaczycie wiele ciekawych rzeczy związanych z naszym miasteczkiem, konkretnie z Żabnem. To, co Państwo tu zobaczą, to pochodzi tylko i wyłącznie od mieszkańców Żabna. Ja tu będę jeszcze powiem troszeczkę z starszymi dzielnicami. Pochodzi z Żabna miasteczka, z Konar, z Podlesia i z Targowicy. Czyli rozumiemy, które by to były tereny, to z tych dawnych lat, bo te rzeczy, które tu są, to rzeczywiście mają nieraz 100 i ponad 100 grubo lat. Mieszkańcy bardzo chętnie udostępniali mi wszelkie materiały, które tu Państwo widzicie. Tą salę nazwaliśmy salą archiwalną, z tego względu, że tu przeważnie tylko i wyłącznie archiwa w tej sali. Jak widać, dość gęsto popowieszane, a tu jest zademonstrowanych tylko część zbiorów. Pozostałe zbiory mam osobiście w domu, nie w gablotach, tylko w swoich segregatorach, bo tutaj by się po prostu nie zmieściło. To powinno zajmować większą powierzchnię i to wtedy by było całkiem inaczej widoczne. Zaczniemy może od tej strony, którą tu wskazuję, od tego oto zapisu. Pierwszy zapis, który udało mi się 1688 rok. Tytuł Benedykt, to jest łaciński tytuł, w tłumaczeniu na polskie to jest taki zwrot, prawidłowość tego, co zostało tutaj złożone. U góry roku pańskiego i tak dalej. W roku 1660 Polska toczyła wojnę z Moskwą i tu jest właśnie taki zapis. Pierwszy zapis, ten, który był na tym rękopisie. Pozostałe rękopisy, tu jest część i tu jest część, nie wszystko. Ja go mam prywatnym u siebie w domu, a tu zostały powiększone i tak, żeby przypominały, jak one wyglądały. Rzeczywiście tak wyglądały, ale były mniej więcej troszkę większych rozmiarów jak to, a mniejszych od tego. I tu macie Państwo daty napisane, ale rzecz ciekawa, że te rękopisy pochodzą z początku XVII wieku i proszę zauważyć, że ktoś w Żabnie pisał po polsku. Na pewno nie pisał to ksiądz ani organista, bo w tym czasie jedynie były osoby takie. Na pewno nie pisał tego nikt ze szkoły. Czyli pisał to ktoś po prostu cywil jakiś prywatny, który nazywał się Skiwniewski. Tam są nazwiska wymienione i tu jest Anno Domini na przykład, napisany, który rok 1684, 1700, 1770, 77. Ja znam te napisy, teksty, ponieważ no, dużo to zeszło, żeby to przetłumaczyć taką stronę jedną. Proszę się, można sobie to poczytać, ale tu są używane znaki starosłowiańskiego. Ktoś, kto, że tak spotkał się ze studiem polonistycznym, miał na studiach SCS tak zwany, prawda? Tak było. Nie wszystkie, ale są te znaki. Nie, Polak, to Polacy. Mieszkańcy na przykład jakieś tam... No nie wiem, tego to nie wiem, bo to trudno powiedzieć. Tu są nazwiska Wojciech Osiecki, Skibniewski i tak dalej. Do czego zmierzam? To jest bardzo ważne dokumenty, ponieważ w 1675 roku Rafał Kazimierz Makowiecki nadał edykt, czy zezwolenie na utworzenie cechu żabińskiego. A cech w dawnych latach to było coś już naprawdę, oprócz proboszcza, oprócz księdza, coś naprawdę już wyjątkowego. I oni to pisali właśnie na tym. To znalazłem w Żabnie, w budynku dokładnie pani świętej pamięci Kozakowej, tu przy kolejowej, gdzie była apteka Lawenda,
to było przechowane, znaczy przechowywane. W piwnicy leżało, ale rzecz ciekawa, było w oprawce, jest w oprawce ze skóry i chociaż była wilgoć, to troszeczkę część nadgryzły robaki, ale jednak się zachowało. Jaki to był papier, jaki atrament? To tylko to możemy sobie... XVII wieczny pomyśleć. Dalej. Tu mamy mapę, którą otrzymałem od pana Kurkowskiego z Warszawy. Mapę Polski, gdzie stolicą jest Kraków, a Żabno jest tak samo zaznaczone, jak i Warszawa. Czyli... Tak, bo to jest 1505 rok. Jak tu dziwnie, Wisła jest zaznaczona, tu można przeczytać Żabno, Warszawa i Kraków stolicą Polski. Natomiast tutaj jest najstarszy mój rekwizyt, który otrzymałem 3 lata temu, też mieszkańca Żabna. To jest, szanowni państwo, ząb czonowy mamuta. I to dolny. Bo górne miały gdzieś podobno inne te. W każdym razie był on już badany przez ekspertów, no i okazało się, że temu panu zaoferowano za niską kwotę, bo tam już mają tyle tych różnych rzeczy. Także on to przyniósł tu i mówi, jak to mam leżeć, to ja nie chcę tych pieniędzy, co oni mi dawali, tylko proszę sobie wziąć. To są te najstarsze. Tutaj jest mapka katastarcyjna Żabna z dzielnicami naszego miasteczka, jakie wtedy były, 1848 rok. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na rynek i na budowę propinacji. Propinacja to była, jakby to porównać, no, Kraków ma sukiennicę, a Żabno miało propinację, czyli wyszynk, szynk, coś takiego, co można się było zatrzymać, wypić piwo, gorzałki. To prowadził najbogatszy Żyd w Żabnie, Salomon Salpeter. To jest makieta wykonana przez tego pana, naszego kościółka Świętego Krzyża w Żabnie. To jest obraz święty Florian gaszący kościół w Żabnie, namalowany przez Tomasza Wierdziaka. Ten pan mieszka przy ulicy Dąbrowskiej, leży na naszym cmentarzu. A dlaczego Żabno? Proszę zwrócić uwagę, tu w prawym rogu jest namalowany herb Żabna. Jest bardzo zniszczone, bo to było zmoczone z tego, zastanawialiśmy się z panem Wójcikiem, jak go odnowić, ale tu się okazało, że to koszty by były niesamowite, żeby to wziąć i odnowić to wszystko. Ciekawa historia. Udało mi się Żabne znaleźć również, że tak powiem, polisę ubezpieczeniową, którą ktoś z Żabna zawarł w Konstantynopolu. Jej aktualność minęła, teraz mamy 2005 roku, gdzie jeszcze była aktualna, tak, to jest w dolarach zaznaczone. Tutaj mamy akty notarialne. Akty kupna-sprzedaży, akty zawarcia związku małżeńskiego, czyli akty przedmałżeńskie, które wtedy zawierano, no bo jak się ktoś chciał ożenić czy wyjść za mąż, no to zbierali się swatowie, że tak powiem, i ustalali dokładnie, kto, kiedy, ile, za co, ile kur, ile, czy krowę dostanie, czy nie dostanie. Tutaj jest ciekawe zapisy są przy tych aktach notarialnych. Tu jest paszport właśnie Tomasza Wierciaka. On tu mieszkał w Żabnie, ale chcąc wyjechać w Kieleckie, gdzie budował kominy i piece, musiał mieć paszport. To były czasy takie, które za Franciszka Józefa... Z którego roku jest ten paszport? Można zobaczyć? No tak, już zaraz, 1872 rok. Paszport. Tu są zdjęcia pana Bocka, tu jest ciekawa fotografia u góry. Jakub Bojko na spotkaniu z mieszkańcami Żabna i Niecieczy. Tu fotografie Kotniewiczów i tak dalej. I tu jest wyjątek tej mapy, tylko w innym ujęciu, w tej, co wcześniej wspominałem. Rok 1918-38. Proszę zwrócić uwagę, jak Żabno było zniszczone w czasie I wojny światowej.
te budynki wszystkie przekreślone, to jest wszystko zniszczone. Nie było nic. Tutaj się po tej stronie rynku tylko, po wschodniej okazało się, że kilka budynków ocalało całych. Natomiast i propinacja, i wszystko, i kości uszkodzone, i plebanie, no wsio. Tu widać wyraźnie, które budynki były uszkodzone na tej mapie. I wspominałem o propinacji. Tu jest, proszę Państwa, właśnie fotografia tej propinacji. Została ona odtworzona przez pana Jasia Wójcika na podstawie wspomnień pani Alfredy Dydyńskiej, pani Bożenckiej Adeli. Ona dokładnie opisała, jak ona wyglądała i rzeczywiście to się potwierdziło, ponieważ nie tak dawno Mateusz Bakalita odnalazł fotografię tej propinacji wcześniejszą. Ta jest z 1915 roku po oszale artyleryjskim w czasie I wojny światowej, a on odnalazł 1911 roku, tylko zdjęcie zrobione z tej strony. Tu jest ten plac grunwaldzki nasz, to jest właśnie z 1915 roku, a tu jest ulica Kodarska, dzisiaj Otwinowska, na tej fotografii. Widać zniszczenia i tu kominy tej propinacji właśnie w rynku, zrobione od dołu w ten sposób. Zdjęcia były wykonane przez Żyda Dawida. No, ciężkie nazwisko, Szur, to nazwijmy to tak, bo one były na takich pocztówkach, a z tyłu pisano nakładem Dawida Szura w Żabnie. Czyli w Żabnie był zapach fotograficzny. Tak. Tego Żyda. Listy wyzwolenia, czyli listy czeladników i mistrzów. I tutaj proszę zwrócić uwagę na te dwa. Jakie piękne są. Teofila Włocha, byłego burmistrza z czasów II wojny światowej. A tu jest Babiczów, Andrzeja Babicza i Mieczysława Babicza. To jest jeszcze kominiarskie, tak. Kominiarskie to jest część po polsku, część po austriacku w języku niemieckim. I tam jest Mieczysława Babicza, jego syna. To była rodzina kominiarzy po prostu. To otrzymałem od pana Kaska Babicza. Przejdźmy tu dalej. To jest tablica poświęcona Żydom. Ja się nie chcę tu rozwodzić nad tym tematem, ponieważ będzie już omawiane za tydzień dokładnie. Bardzo, ale powiem tylko tyle, że Żydzi w Żabnie otrzymali prawa w 1675 roku, wspomnianego przeze mnie Rafała Kazimierza. I od tego czasu Żydzi byli tutaj ponad 300 lat u nas w miasteczku. To jest tablica jednego z lekarzy żydowskich, znaleziona w budynku pana Wawrzyńskiego w rynku. A to jest świadectwa szkolne jednego z Żydów, Eliasza Tempelhafta. Nie wziął świadectwa, ale dlaczego nie wziął, to państwo tu przeczytacie. To jest buźnica, dla mnie tak wyglądała. To jest łaźnia żydowska, a to jest dom modlitwy. Bo trzy obiekty musiały być sakralne wyznania mojżeszowego. Zdjęcie buźnicy przywiózł mi ówczesny dyrektor w latach 90. Adam Bartosz z Tel Awiwu. Jeszcze się zastanawiali, czy to koniecznie w Żabnie, bo tu pisze Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, a to Niemcy napisali, dlatego państwo widzą zamurowane okna, bo tam przechowywali zboże, bydło i tak dalej. Jedna z macew odnaleziona w Żabnie, dokładnie w miejscu, gdzie dzisiaj pan Jegor, to mówimy, ma swój sklep w tym miejscu, bo tam były trzy budynki żydowskie w stronę GS-u i pod jednym budynkiem była zakopana właśnie ta macewa. Tu mamy książki stare i po niemieckie, i polskie, wydania jeszcze XIX, początek XX wieku i dwie figurki takie ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, to jest... Julka Rajca i Antek Rajca. Antek i Julka byli tacy biedacy, którzy chodzili po Żabnie. Antek Skłyża. Oni byli z Skłyża właśnie pochodzili. Skąd ja je mam? Otóż nieżyjący już pan Leszek Dydyński kupił na jarmarku, sam nie wiedział od kogo. Ktoś wyrzeźbił i sprzedał. Antka i Julkę. Proszę, o, boso, buty w ręce trzyma i Julka z parasolką, z koszykiem, prawdopodobnie szli na odpust, bo ich kapelusik jest odpowiedni i ubrany, bo oni nigdy... Ja ich jeszcze jako małe dziecko pamiętam, jak chodzili po prośbie po tym.
Tu ciekawa rzecz, którą mi się udało odnaleźć. Jedyna gazeta w Żabnie, Tempo Dnia, Oczy Dandejskie, które oglądały piekło. To jest rok 1934, w lipcu wyszła ta gazeta. Już nie spotkałem gdzie indziej takiego egzemplarza. Dantejskie sceny w zatopionym Żabnie, opisująca tu, na kara Boża, mówią wieśniacy, opisująca tu powódź w Żabnie w 1934 roku. Dokładnie. Bardzo ciekawy dokument. A jak już jesteśmy przy powodzi, to może tutaj najpierw, ale wcześniej wspomnę, tu są, widzicie Państwo, jak to jest wszystko, wykorzystałem każde miejsce, żeby znaleźć karykatury wykonane przez Mieczysława Seweryna. Ten, który zginął w Katyniu, za chwilę dojdziemy do jego tablicy. To jest mundur żołnierza z 1939 roku walki, tu jest obuwie, jego wyposażenie, siodło końskie, ale jest obcięte, proszę zauważyć, bo ktoś na buty obciął sobie. I wracając teraz do tej powodzi, do tej gazety. Tu macie Państwo zdjęcia Żabna, wykonane przez Zdzisława Bocka, właśnie obrazująca powódź w Żabnie w 1934 roku. Największa powódź, jaka nas dotknęła, to ta w 1934 roku. To są ulice, poszczególne ulice, cegielnia, nie cegielnia, wszystko widać dokładnie, jakie Żabno było malutkie. A tu na tym zdjęciu są między innymi budynki rynku w Żabnie, w którym mieściło się getto w czasie II wojny światowej. Na tym. To jest ciekawa belka znad drzwi wejściowych, 1888 rok w Żabnie, bo w tym roku Żabno spłonęło doszczętnie. Jedynie ulica Dąbrowska została po tej stronie tu urzędu i w tym roku odbudowano dom i Cieśla zaznaczył rok, w którym on odbudowywał, to było nad drzwiami wejściowymi. Dlaczego Cieśla? Ponieważ o tu jest jego znak, że tak powiem, firmowy. Nie wiadomo, kto to był, musielibyśmy się dowiedzieć, który z Cieśli miał taki znak. Po prostu byśmy wiedzieli, kto to był. To jest Karolina Sacz, długoletnia nauczycielka, oznaczona Złotym Krzyżem Zasługi dla Szkolnictwa. Ona uczyła, pochodziła z Żabna, uczyła w Grębosowie. Bardzo dobrze i blisko znała się z majorem Sucharskim. No, nie będziemy już wchodzić, jakie kontakty, tylko to od rodziny otrzymałem i stąd wiem. To jest gablota z II wojny światowej, jak już jesteśmy. Obrazując różne dokumenty przedstawia i tragedię związaną naszego miasteczka, ale na co chciałem zwrócić uwagę? Otóż proszę Państwa, tu jest pasiak Józefa Szary, który był Grozrozen. I kiedy on wrócił, był w tym pasiaku, w tym płaszczu i w tej czapeczce, która tam stoi w rogu. I jeden but się został na dole, tam stoi, w którym on wrócił. Został przywieziony w furmance po wyzwoleniu. Był bardzo wychudzony, bardzo chory i jedno prosił tylko o jedzenie. Ale dobrze, że mu pokierowano nim w ten sposób, że mu nie udostępniono tego jedzenia od razu. Bo tych więźniów, którzy wyprowadzali Amerykanie tam, część umarło z tego względu, że prosiło o chleb, prosiło o jedzenie. Jeżeli taki więzień wycieńczony zjadł dwie, trzy kromki chleba naraz, skręt kiszek i śmierć od razu następowała. Dlatego to mi opowiadała jego córka, pani Teresa, która nam podarowała pasiak jego stamtąd, że mówi, jak przywieźli tatę do domu, to po prostu codziennie zwiększali mu dawkę zupki jakieś. Na przykład jak w jeden dzień zjadł dwie łyżki czy trzy, to w drugi dzień już trzy czy cztery, aż mógł zjeść tam pół talerza czy talerz. Ja go pamiętam, tego pana, rzeczywiście świutki taki, chodził w 60 roku, umarł. Tu są zdjęcia tych, którzy przebywali w obozach koncentracyjnych. Jest zdjęcie też pana Józefa Szary tutaj.
I są również inne zdjęcia, ale to nie będę się na ten temat dużo mówił, ponieważ to jest dość obszerne, żeby to... Ale tu jest ciekawostka. To jest ciekawostka. No weź sobie, weź do ręki. Uważaj, bo jest ciężki. To jest but Sybiraka, szanowni państwo. To jest but Sybiraka. Jeden się ostał, też zjedzony przez robaki, bo drugi zjadły robaki. Proszę zwrócić uwagę. Spód drewniany, szyty ręcznie. Jeżeli miał więzień takie buty, to było bardzo dobrze. Ale bardzo duży rozmiar i bardzo ciężki. Dlaczego? Dlatego, że tam owijał nogę w słomę. I oni szli w tajgę i dopiero jak to nasiąkło, namokło, nam zamroziło się, to możemy sobie wyobrazić, co się działo. I jak on się czuł, taki zesłaniec właśnie taki, tak, i to ważyło bardzo, bardzo dużo. To jest gablota poświęcona panu Kawalcowi, który był w AK. Dokładnie jego ten, notabene pan Kawalec ujawił się dopiero po 1981 roku. Wcześniej nikt nie wiedział z nas, że on miał taką przeszłość i tak po prostu było. On był w partyzantce, tu są jego odznaczenia wszystkie. To otrzymałem właśnie tam jego czapeczka, jego napis AK, był w batalionie Barbara. No, jeżeli państwo czytali, to wiecie. Tak, tutaj do tej gabloty bardzo proszę zwrócić uwagę. Druga wojna światowa. Jedna rzecz, po prawej stronie na dole widzą państwo, pani Borowicz podarowała mi woreczek, czyli paczkę, w której wysyłała do brata żywność. Pisze wyraźnie Borowicz Jadwiga, jeszcze z Poznania, bo ona tam jeszcze była w Poznaniu w tym czasie, jako młoda kobieta. W takiej czymś wysyłano paczki do obozów, do więźniów. Co tam się mogło zmieścić? Co tam się mogło zmieścić? Tu mamy fotografię dwóch naszych oprawców wojennych. To jest Engelbert Guzek i Willy Rommelmann. Obydwaj zasłynęli z niesamowitego okrucieństwa. A ten orzeł, który tu widzicie państwo, to jest ze szkoły podstawowej przedwojennej, bo Niemcy spalili i sztandar cały i został tylko orzeł się uratował z tego sztandaru. To jest to. Fotografie naszego miasteczka. Fotografia wnętrza kościoła Żabińskiego 44 roku, 40 roku, przepraszam. Piękny jak kościół w Żabnie wyglądał, to się w głowie nie mieści. No to pamiętamy wszyscy. A tu mamy ciekawostkę. Żubr był w Żabnie w 66 roku. Nazywał się Pulpit, tak się nazywał. Dwa razy uciekał, nazwijmy to tak, po jego deportacji z Puszczy Niepołomice w Bieszczady go chcieli, żeby tam po prostu rozpłodowy. No ale był tak zmęczony, że nie znalazł mostu w Biskupicach i zawitał na stadion, a pić mu daje pan nieboszczyk Bulanda, ówczesny gospodarz naszego. Jest zdjęcie, ktoś zrobił właśnie tego. No, jaka akcja była, milicja, wojsko, klatki, to wszystko, że go zwabili, wciągli, o Jezu. Tutaj mamy sześciolecie Żabna na zdjęciu, a tu mamy fotografię Żabna z różnych lat, 60. i 70. Trzy tablice poświęcone ludziom, którzy zginęli w Katyniu, mianowicie Kazimierz Pacanowski, Mieczysław Kurkowski i Mieczysław Seweryn. A to jest Teofila Włocha, paszport, jeszcze zanim to był zwolniony z wszelkich prac, to jest on właśnie. To bardzo ciekawe rzecz o tym można powiedzieć, bo Teofil Włoch obserwował masakrę Cyganów na cmentarzu w Żabnie ze swojej stodoły. I właśnie on wtedy, jak zobaczył tę masakrę, tak umysłowo zachorował i niestety później już kto inny musiał pełnić funkcję, bo on zaczął pełnić funkcję burmistrza po wywiezieniu Kazimierza Witka, o tego pana Kazimierza Witka, Stanisława Witka, przepraszam. No,
naszego adwokata, burmistrza i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie.